Rozdział trzeci Człowiek, który hoduje pająki Andrzej zbudził się z silnym bólem głowy. Przypomniał sobie, że o godzinie dziewiątej czeka go wycieczka automobil. Niespokojnie spojrzał na zegarek. Dochodziła siódma. Miał więc dwie godziny czasu, aby zdążyć do wili na Mimo to postanowił natychmiast wstać z łóżka i wcześniej wyjść z hotelu. Ból w skroniach tak był silny, że z trudem dowlókł się do okna i podniósł żaluzję. Piękny poranek letni zapowiadał upalny dzień. Po burzy, która szalała całą noc, chodniki i asfalt jezdni były mokre. Promienie słońca były o tej godzinie jeszcze za słabe, by wysuszyć kałuże. Andrzej otworzył okno. Prąd powietrza wdarł się do pokoju, wnosząc miły zapach świeżości. Po kilku minutach ból głowy zaczął się przełamywać. Za mocno tej nocy spałem, szepnął, zbierając z trudem ociężałe myśli. Żywo stanęła mu w pamięci wczorajsza przeprawa przez ogród. Przypomniał sobie rozdzierający krzyk kobiety, który wyrwać się musiał z jej piersi pod wpływem jakiegoś obłędnego lęku. Teraz żałował, że nie wrócił do wili i nie przekonał się skąd ten krzyk pochodził. Stanowcza jednak postawa Stróża zmroziła jego i Wilmowskiego. Hans miał widocznie jakiś ukryty cel, by nie dopuścić ich z powrotem do willi. W oczach starego grały złe ognie, gdy trzymał Wilmowskiego za rękę. A jednak niepotrzebnie daliśmy się zatrzymać, myślał. Przekonany był, że krzyk ten nie był głosem Meriki. Nie było w nim tego dźwięku młodości, który przebijał w głosie dziewczyny. Zaczął gubić się w domysłach. Wszystkie jednak przypuszczenia wydały mu się mało prawdopodobne. Przestał myśleć o przygodzie. Zamknął okno i zadzwonił na służącego. Kazał przynieść szklankę mocnej herbaty. Służący był dzisiaj jeszcze bardziej rozmowny niż wczoraj. W ciągu padransa zdążył opowiedzieć Andrzejowi o szkodach, jakie burza poczyniła w przewodach telefonicznych i telegraficznych. I o nowym ataku, jaki przygotowują socjaliści na zwolenników księdza Seipla. Widocznie przeczytał już ranne gazety. Andrzej słuchał, roztargniony. Gdy stary zmęczył się opowiadaniem, Raszczyc przeszedł na inny temat. Czy dawno umarł hrabia Tewi? Dlaczego interesuje pana ten stary obłąkaniec? Wczoraj byłem w Wili na praw Służący wytrzeszczył oczy i patrzył z niedowierzaniem na gościa. Uwierzyć mi trudno, by pan chciał przekraczać próg tego domu. Ależ na miłość Boską, dlaczego? Przecież dom ten nie różni się tak bardzo od pałacyków wiedeńskich, chyba tylko tym, że jest ponury i zaniedbany. Rozumiem. Pan jest nietutejszy, tłumaczył stary sługus. Obrzucając Andrzeja wzrokiem pełnym politowania. Ludzie o sto kroków omijają ten dom. Między arystokracją wiedeńską krąży zabobon, że kto dłużej pobędzie pod tym dachem, musi dostać pomieszania zmysłów. Niech się pan nie śmieje. Ja nie wierzyłem, dokąd na własne oczy nie przekonałem się, co stało się z hrabią Teffim i jego żoną. Po ich śmierci nikt za darmo nie przyjąłby tego domu. Dopiero Bauernburg, magnat niemiecki, nabył go za bezcen wraz z cennymi zbiorami. Ale i on nie mieszka w pałacu, tylko w przybudówce, którą po śmierci Teffiego kazał wykończyć. Dlaczegóż więc wy, którzy mieszkaliście w tym pałacu, nie jesteście zamknięci w domu wariatów, tylko służycie w hotelu? Oj, to całkiem inna sprawa, mówił stary. Nie zawsze służyłem w pałacu na Prauskasse. Przed trzydziestu laty hrabia mieszkał w swoim majątku na Węgrzech w komitacie Bichar. Majątki jego ciągnęły się aż po granicę umuńską. Tam wstąpiłem do służby jako chłopak kredensowy, były to dobre czasy. Hrabia lubił się bawić. Z dworu goście nie wyjeżdżali, co noc pałac był rzęsiście oświetlony. A cyganie grali do rana, aż im struny w cymbałach pękały. Więcej jednak od hrabiego lubiła się bawić hrabina Ilona. Opowiadano sobie na ucho, że jest to Żydówka. Hrabia poznał ją podobno w Budapeszcie i zakochał się. Była to piękna kobieta, tylko nieraz jakby diabeł ją opętał. Gdy szampan i muzyka rozstroiły jej nerwy, wtedy wpadała w szał. Tłukła najstarsze szkła i kryształy. Ciskała ciężkimi kandelabrami przez weneckie okna w ogród, potem przy gościach darła na sobie najkosztowniejsze suknie, tak że nieraz nagłą musieliśmy ją wynosić z salonu. Po takim napadzie szału zamykała się na całe tygodnie w pokoju, czasem znów ledwie świtu wychodziła ze sztalugami w pole malować. Dopiero późnym wieczorem wracała do domu. Będzie chyba dwadzieścia lat temu, jak Ilona Tewki wyjechała sama z Bicharu do Wiednia. Więcej jej już nie widziałem. Podobno porzuciła hrabiego i żyła z jakimś oficerem, potem jego rzuciła i poszła do prymasa cygańskiego, wreszcie utrzymywała jakiegoś aktora. W końcu szła z rąk do rąk. A cóż hrabia? spytał zaciekawiony raszczyc. Hrabia milczał. Nawet nie wspomniał nigdy o żonie. Tylko w pałacu światła pogasły. Zamknięto drzwi przed gośćmi, a cyganie nigdy już nie grali. Po kilku dopiero latach hrabia dowiedział się, że jego żona znajduje się w jakimś przytulku w trzeciej dzielnicy Wiednia. Wtedy przysłał tu swego adwokata. Adwokat zabrał Ionę te w fis przytulku. Kupił ten nieszczęsny pałacyk na kasse, o którym już wtedy krążyły tajemnicze legendy i umieścił ją pod strażą jednego dozorcy domu, Hansa Hrabina nigdy nie opuszczała swego więzienia. Całe dnie spędzała w tych ponurych pokojach i malowała. Malowała jakieś smutne obrazy. Jeśli pan tam był, to z pewnością zauważył pan nie jeden taki obraz. Rzeczywiście, zauważyłem jakieś płótna, które przejmują dreszczem. Nie wiedziałem jednak, że to obrazy hrabiny Teffi. Tak, to ona malowała. Potem zaczął się u niej obłęd. Całymi nocami spacerowała z kandelabremy w ręce i szukała. Pająków po ścianach. Opowiadano, że gdy zobaczyła pająka, to jakiś nieludzki krzyk wyrywał się jej z gardła i zemdlona padała na ziemię. W kilka lat potem umarła. Po jej śmierci hrabia sprowadził się zaraz do tej przeklętej wini. Początkowo zaczął budować boczne skrzydło pałacu, do którego mieliśmy się sprowadzić. Później jednak poniechał zamiaru, zostawił budowę niedokończoną i zamieszkał w apartamentach zmarłej żony. Coraz rzadziej go widywałem. Nie wychodził poza obręb pokojów na pierwszym piętrze. Tylko Hans miał wolny dostęp do niego. Usługiwał hrabiemu przy jedzeniu, a nawet do późnej nocy przebywał w jego pokoju. Mnie posyłano tylko do miasta po zakupy. Miałem dużo wolnego czasu. Płacono mi dobrze, roboty nie było prawie żadnej, więc nie miałem powodu się żalić. Ale nieraz brała mnie ciekawość, co też hrabia w swojej samotni robi. Raz podglądałem przez szczelinę uchylonych drzwi. Widziałem, jak hrabia siedział w pokoju obok zbrojowni i nieruchomo wpatrywał się w obraz namalowany przez żonę. Zauważyłem, że wysechł, wydłużył się i na twarzy jakby poczerniał. Nieraz zaś widziałem, że obydwaj z Hansem składali suknie Hrabiny i kłócili się o coś za wzięcie. Potem coraz trudniej było mi podglądać Hrabiego. Hans strzegł zazdrośnie wstępu do pokoju. W nocy zaś, gdy nie mogłem spać, dochodziły mnie przez grubą powałę kroki Hrabiego. Chodził nierówno i nerwowo. Czasem znów w nocy słyszałem z górnych pokojów głos chłopskiej fujarki. Ktoś wygrywał jakieś długie i smutne melodie. Nigdy nie dowiedziałem się, czy to Hans, czy hrabia wygrywał. Raz zapytałem starego stróża, co robi hrabia. Stary zaśmiał się jak puszczyk i mówił, że hrabia zaczął już hodować. Pająki. Dreszcz przebiegło po mnie. Przypomniałem sobie hrabinę, chciałem Hansa zadławić i biec na górę do swego pana, ale jakiś strach mnie obleciał. Hans spokojnie tłumaczył mi, że nie powinienem nigdy chodzić do tych pokojów na górze, bo mogę pozrywać nici kunsztownych pajęczyn. Myślałem, że Hans zwariował. Ale gdy hrabia umarł, pobiegłem zaraz na górę i widziałem, że przez sale rzeczywiście snuły się jakieś przedziwne nici pajęcze. Nie wiem, co za pająki stary Teffi hodował, ale takich pajęczyn nie widziałem nigdy w życiu. Były tam niebieskie nitki. Tak grube jak sznurek, mieniły się jak tęcza. Były także takie jak z prawdziwego złota. W kątach znów rozsnuły się sieci i przypominały drogie koronki. Pająków nie widziałem nigdy. Przeszukałem cały dom i nie znalazłem ani jednego. Gdy Bauerneburg kupił tę willę, to kilometry tej pajęczyny musiałem usunąć. Potem myślałem, że stosunki się zmienią. Chciałem w willi pozostać. Prosiłem Bauernburga, by mnie przyjął na służbę, ale, jak już mówiłem, odmówił mojej prośbie. Dziwne tylko, że starego Hansa zostawił na stanowisku. I nigdy nie wykryliście, co to za pajęczyna? Nie, panie. Nigdy. Szukałem nieraz pająków po szafach i skrytkach, ale nie natknąłem się ani na jednego. Gdyby nie te pajęczyny rozsnute po salach, sądziłbym, że pająki istniały tylko w chorej głowie hrabiny Ilony i starego Teffiego. Dziwne. Mruknął Raszczyc, przejęty niesamowitą historią hrabiów Teffich. Chciał staremu opowiedzieć historię wczorajszego wieczoru, ale spojrzał na zegarek i spostrzegł, że za godziny ma stawić się na prał z kasę. Zaczął się więc szybko ubierać. Ale teraz zbyt chętnie nie będzie pan już odwiedzał tego pałacu, spytał nagle lokaj. Przeciwnie. Dopiero po waszym opowiadaniu nabrałem ochoty do częstych wizyt w pałacu Bauernburgów. Może uda mi się wykryć pająki, których wy nie zauważyliście. Teraz dopiero ten dom nabiera dla mnie uroku. Wesołość Andrzeja dotknęła niemile starego sługusa. Krzątał się po pokoju. Ale z mniejszą już gorliwością. Andrzej ubierał się szybko, aby nie spóźnić się na umówioną przejażdżkę. Z uderzeniem godziny dziewiątej stawił się przed pałacykiem. Wszedł tą samą bramą, której zaniedbanie tak bardzo zastanowiło go wczoraj. Zamiast jednak udać się głównym chodnikiem przed wejście, zboczył ścieżką w głąb ogrodu, przez gąszcze krzewów. Zaniedbanych młodych drzew i bezkarnie strzelającego ku górze żywopłotu obserwował pilnie stary pałac i przybudówkę. Wszędzie panowała cisza. Mogło się zdawać, że mieszkańcy pogrążeni są jeszcze w głębokim śnie. Uwagę Andrzeja pochłonęły dwa małe okna po prawej stronie pałacu, opatrzone silną kratą. Ukrył się za pniem kasztana i bacznie patrzył w te czarne punkty, które jak dwa głębokie oczodoły. Ponuro spoglądały w zieleni ogrodu. Chciał się zbliżyć kilka kroków do tych okien, gdy usłyszał za plecami chrapliwy głos. Widocznie zbłądził pan w ogrodzie, mogę przeprowadzić pod garaż automobilowy. Andrzej zwrócił się szybko i spostrzegł starego hansa. Stał w swoim połatanym hałacie z czarną, okrągłą czapką na głowie. Tylko przez szkła okularów błyszczały jego oczy z wyraźną niechęcią dla przybysza. Rzeczywiście zbłądziłem, usprawiedliwiał się Andrzej, jak człowiek przyłapany na gorącym uczynku. Zupełnie niepotrzebnie. Droga od bramy prowadzi prosto, tłumaczył starzec suchym tonem, który przypominał skrzyp dawno niesmarowanych zawiasów. Z przesadną grzecznością przeprowadził gościa przed przybudówkę. Przed bramą stał już olbrzymi, stukonny Bugatti. Promienie słońca grały na czerwonej mali wozu. Samochód wyglądał jak skąpany w świeżej krwi. Obok automobilu stała Erika. Dawała oschłym tonem rozkazy szoferowi, który odchylił maskę i gorliwie naprawiał coś koło motoru. Wszystko to można było zrobić wczoraj w garażu mówiła z niecierpliwionym tonem. W najbliższej przyszłości będę musiała zrezygnować z pańskiej pracy. Mój szofer nie może wałęsać się cały dzień po Wiedniu. Niecierpliwość Riki i jej oschły ton odbierały szoferowi równowagę. Klucz francuski wykonywał w jego rękach niezdecydowane ruchy koło tłoków i pierścieni. To podsycało jeszcze bardziej jej gniew. Odebrała wreszcie szoferowi klucz i sama pochyliła się nad motorem. Andrzej stał o kilka kroków i bacznie obserwował jej pozę. Zbyt krótka sukienka odsłaniała jej rasowe nogi obciśnięte w długie, cieliste pończochy. Gdy skończyła naprawę, zbliżył się do samochodu. Nie wiedziałem, że pani posiada tyle zdolności jako mechanik, mówił witając się. Pan mnie nigdy nie doceniał, śmiała się, pokazując białe, ostre zęby. Andrzej zauważył, że jest zdolną aktorką. Na jego bowiem widok twarz dziewczyny przybrała natychmiast grymas uprzejmości, choć w oczach grały jeszcze resztki gniewu. Z przyjemnością jednak patrzył na jej sylwetkę obciśniętą w skórzany płaszcz. Hełm na głowie upodabniał ją do młodego, ładnego chłopca. Nie obawia się pan tej przejażdżki po plotkach barona? pytała, patrząc mu w oczy. Nie znam uczucia trwogi, a potem czy może być większa przyjemność jak powierzyć swój los w ręce pani. Wydała pogardliwie usta. Komplementami zbliża się pan do barona Wilmowskiego, przypomina mi on postać Biedermejera z poezji Eichrotta. Nie wiem, dlaczego stara się pan w tym kierunku go naśladować. Widzę, że woli pani epokę jazzandu od Wstrzymuję się więc od dalszego mówienia o Pani zaletach, a wyrażę swój zachwyt dla samochodu. Przyznam, że tak pięknego wozu nie widziałem. Z przyjemnością patrzył na olbrzymi samochód, którego karoseria przypominała długą, wąską łódź. Dwa nisko osadzone fotele zdawały się ginąć w kadłubie pokrytym czerwoną, błyszczącą blachą. Mój Bugatti ma w Wiedniu ustaloną już markę. Jaką. Nazywają go czerwony diabeł. Nie ma drugiego wozu w mieście, który byłby tylokrotnie notowany za szybką jazdę. Andrzej się uśmiechnął, widział, że lubi się przechwalać. Postanowił nawet nie taić przed nią tego wrażenia. Zdaje mi się, panno Eriko, że ostatnio pozuje pani na ekscentryczność. Wszystko, co pani mówi. Jest tak rozbieżne z pani usposobieniem. Przecież wiem doskonale, że wszelkie szaleńcze pomysły były pani obce. Dlaczego więc wobec mnie odgrywa pani dziś jakąś dziwną rolę? Wybuchła kaskadą śmiechu, jakby coś w sobie głuszyła. Chciała odpowiedzieć, ale szofer przyniósł biały płaszcz i podał go Andrzejowi. Raszczyc ubrał się szybko. Na głowę włożył skórzany hełm z okularami. Rika nacisnęła guzik, magneta, Andrzej skoczył zręcznie na fotel. Z wnętrza wozu wydobył się głuchy, tłumiony warkot. Samochód zdawał się drżeć ze zniecierpliwienia. Motor jakby tamował swój potężny oddech. Bugatti wolno przesunął się koło wejścia i majestatycznie zmierzał do szeroko otwartej bramy. Rika skręciła na Hennelser Girtel, zręcznie manewrując na jezdni ruchliwej ulicy. Dokąd jedziemy? spytał Andrzej. Wprost przed siebie, aż do korneuburgu. Samochód minął wachringer Girtel i sunął w kierunku Debling. Potem szybko wcinał się w źle brukowane ulice przedmieścia. Koła automobilu rozpoczęły walkę z nierównością i głębokimi wybojami jezdni. Mijali kamienice o ceglanych fasadach i małe partorowe domki robotnicze których zbutwiałe wskutek wilgoci i słońca dachy spaczały się w najrozmaitsze, pocieszne nieraz formy. Z wnętrza domów wbił na ulicy zapach z tym i lichych tłuszczów. Kończył się obszar Wiednia. Po kilku minutach Andrzej zobaczył ruchomą wstęgę Dunaju. Rika skręciła w kierunku mostu Ferdynanda. Promienie słońca odbijały się od gładkiej tafli wody, zapalając na jej powierzchni miliardy iskier. Gdy wyjechali pod żelazne łuki mostu, Andrzej spojrzał w dół na rzekę. Dunaj zdawał się wstrzymywać bieg swoich fal, jakby rozleniwiony ciepłem słońca. Wjechali na równą, białą szosę. Rika włączyła większą przenośnie. Z motoru wydobył się głuchy pomruk zadowolenia. Maszyna rozprężała pierś i nastawiała się do szaleńczego lotu. Koła samochodu nawijały z błyskawiczną szybkością białą taśmę gościńca. Raszczycowi zdawało się, że traci oddech. Przydrożne drzewa zlewały się w jakąś siną, niebieską mgłę. Wrażenie to trwało jednak krótko. Nachylił się bliżej szyby. Ciśnienie powietrza zmniejszyło się znacznie. Teraz i jego zaczęło ponosić wrażenie pędu. Patrzył na odległe punkty na horyzoncie, które z błyskawiczną szybkością przybliżały się do samochodu. Miał wrażenie, że samochód pędzi na rozpiętych skrzydłach, a opony przestały już dotykać powierzchni gościńca. Spojrzał na Rikę. Była blada, nozdrza jej wachlowały pod naporem oddechu. Zdawało się, że rozmyślnie stara się upić tym prądem powietrza. Zwiększyła jeszcze szybkość samochodu. Andrzej spojrzał na zegar. Wskazówka taksometru wskazywała 120 km na godzinę. Wreszcie musiała zwolnić pęd. Zbliżały się zabudowania Floridsdorfu. Minęli to fabryczne miasteczko i pędzili dalej ku Jedlese. Okolica była coraz piękniejsza. Samochód pędził wzdłuż dojrzałych łanów zboża który wiatr kołysał jak złoty las. Po kilku minutach dosięgnęli cienistej alei, która prowadziła w kierunku Korneuburga. Wprawiła znów maszynę w zawrotną szybkość. W cienistej alei, po niej wyschniętym po wczorajszej burzy gościńcu, opony zaczęły się ślizgać. Na ostrych skrętach tylne koła samochodu zataczały coraz większe i groźniejsze łuki. Lada chwila groziło niebezpieczeństwo. Ale Raszczyc nie zastanawiał się na tym. Pochłaniał go pęd. Teraz i on nie tylko, że nie doceniał niebezpieczeństwa, ale same pragnąłby zwiększyć szybkość. Nagle na skręcie alei, na kilkanaście metrów przed samochodem, wytoczyła się furmanka zaprzężona w parę bystrych koni. Andrzej i Erika wstrzymali oddech. Uby końskie zbliżały się coraz bardziej do chłodnicy. O zahamowaniu automobilu na wilgotnym gościńcu nie było mowy. Raszczyc przymknął oczy. W wyobraźni czuł już ciepły oddech końskich chrap na twarzy, a potem straszliwy wstrząs. W mózgu jego malował się nagle obraz katastrofy. Widział szczątki zdruzgotanego automobilu i krwawe strzępy swego ciała zmieszane z rozdartym ciałem Meliki. Obraz ten nie przejął go grozą. Sprawiał mu jakieś dzikie zadowolenie zmysłowe. Ale wstrząs nic nastąpił. Po kilku sekundach Andrzej otworzył oczy. Rika wyminęła szczęśliwie przeszkodę. Furmanka toczyła się już za ich plecami. Teraz z uwielbieniem spojrzał na swoją towarzyszkę. Musiała wyczuć ten niemy hołd złożony oczami, bo uśmiechnęła się. Minęli korne Rika zatrzymała samochód w lesie przed jakąś leśniczówką. Jak się pan czuje po tej przejażdżce? Pytała pełna jeszcze dreszczów i emocji. Wprost znakomidzie: Nie mogę odżałować, że korneł burk tak blisko. Ale tam na skręcie, gdy omal nie wpadliśmy na konie, widziałam, że kolor pańskiej twarzy przypominał nieco barwę płaszcza. Niech pani wierzy, że ani przez sekundę nie przeżywałem uczucia bojaźni, przeżywałem miłą wizję. Jaką? Nie mogę pani powiedzieć. Jeszcze mam ją przed Zdziwił się, skąd powstała w jego wyobraźni ta wizja, wypadku tak pełna zmysłowości. Dreszcz podniecenia przebiegł mu po skórze, gorączkowo przeskoczył na inny temat. Dokąd idziemy, spytał. Wskazała mu leśniczówkę, która była celem jej codziennych przejażdżek. Tu mieszka poczciwy człowiek, leśniczy Ringman, tłumaczyła Pozna go pan. Zostawiam samochód pod jego opieką, a potem wybieram się w las na spacer. Ten las to jedyna ucieczka od ludzi i miasta. Czasem stary mi towarzyszy. Jest jednak subtelny. Idzie obok i milczy, albo opowiada baśnie o lesie. Zna ich tysiące. Zejdą z nim razem do grobu. Rika wprowadziła samochód na obejście leśniczówki. Za chwilę na werandzie ukazał się starzec z siwą brodą, która wspaniale falowała na tle jego zielonego munduru. Na widok gości uśmiechnął się życzliwie. No, Przynajmniej jakiegoś podobnego do ludzi kawalera przywiozła nam baronów na naleśniczówkę. Mówił stary, pykając porcelanową fajkę, na której widniał prymitywnie wymalowany portret byłego cesarza Austrii. Ten pan w monoklu, mimo farby i pomady, bliżej już śmierci jak życia. Nawet moje psy go nie lubiły. Rika, śmiejąc się, zaczęła tłumaczyć raszczycowi nie domyśla się pan, o kim ten poczciwy ringman mówi z taką pogardą. Opowiada o Wilmowsym. Irytuje go, gdy mówię, że Wilmowski jest moim narzeczonym. Jakże się nie mam irytować, mruczał stary, spluwając na ziemię. Narzeczony, który ledwie nogami powłóczy. Wprawdzie w waszym świecie wiedeńskim wszystko teraz jest możliwe, ale gdy spojrzę na panią i na tego inwalidę, jakby postrzelonego w obie nogi, to pasja musi we mnie zbierać. Andrzeja niemile dotknęło posądzenie, że ubiega się o względy Eriki. Nie uważał jednak za wskazane sprostować błędu, jeśli Erika nie była tym zakłopotana. Widzę, że pan odnosi się z wielkim kultem do Habsburgów. Nawet na fajce widzę portret byłego cesarza austriackiego. Starał się Andrzej zagadać Starego. By odwrócić niemiły temat. Nie jestem republikaninem. To Wiedeń robił republikę. Pomagało mu przy tym ćwierć miliona Czechów, którzy w naszej stolicy nie wiedzieć po co mieszkają. Gdyby nas zapytano o zdania, to bylibyśmy ławą szli bronić Habsburgów. Niech się pan spyta tu w okolicy, co myślą o republice. Powiedzą panu. Polityka zaczęła go ponosić. Wyjął z ust fajkę i pluł tak za wzięcie, jakby chciał wypluć na ziemię cały zasób żółci, który od kilku lat nagromadził. Przekona się pan, mówił dalej stary, że mimo istnienia republiki nie zdjąłem nawet portretów cesarskich ze ściany. Cesarzowa Elżbieta wisi na ścianie. Chociaż w ten sposób wyrażam im wdzięczność za dobre czasy. Stary zaczął ich zapraszać do leśniczówki. Wymówili się jednak od zaproszenia. Pozostawili staremu płaszcze automobilowe i prosili o opiekę nad wozem. Gdy będziemy wracali z przechadzki, wstąpimy do pana na mleko i jajecznicę. Teraz ja obejmuję przewodnictwo, rzuciła Erika do Andrzeja, przechodząc przez obejście leśniczówki. Dwa olbrzymie ogary wyskoczyły z węgła stodoły i zaczęły radośnie ją witać. Głaskała ich duże łby. A psy radosnym skowytem przyjmowały pieszczotę. Szli ścieżką przez pola, kierując się ku ścianie lasu. Lubi pan wieś? spytała niespodzianie. Kocham wieś. Urodziłem się i wychowałem na wsi polskiej. Nie zna pani mojego kraju. Tam jest prawdziwy las. Nie tak jak u was wszystkie drzewa są policzone. Tam przyroda w wielu miejscach nie zna jeszcze ręki ludzkiej. Tam drzewo nie rośnie wedle rozkazu człowieka. Aby wiedzieć, co to las, trzeba zobaczyć polskie puszcze. Wy, ludzie wychowani w Niemczech, nie macie wyobrażenia o cudach i czarach polskiej przyrody. Wspomnienia go ożywiły. Nie bacząc, czy opowiadanie zajmuje towarzyszkę, rozsnuwał przed nią czary wsi polskiej. Opowiadał z takim zapałem, że mimo woli przykuł uwagę Riki. Po kilku minutach zniknęli w poszyciu lasu. Promienie słońca przebijały się przez gęste czuby drzew i rzucały ruchome cienie na ziemię. Zapach rozgrzanej w słońcu zieleni odurzał jak narkotyk. Szli, milcząc, obok siebie, każde zatopione we własnych myślach. Gdy uszli kilkaset kroków, Rika wyszukała ścieżkę. Która zaprowadziła ich na małą polanę. Usiedli nam oddzieleni od świata grubym murem lasu. Wsłuchiwali się w ciszę. Andrzej spojrzał w twarz Eliki. Na jej czole i włosach grały cienie liści poruszanych wiatrem. Teraz dopiero uderzyło raszczyca jej podobieństwo do matki. Tylko w oczach jej paliły się błyski jakiegoś niepokoju czy rozdrażnienia, a oczy Luizy były zawsze pełne spokoju i słodyczy. Chciałam tu dokończyć rozmowę, którą przerwał nam Wilmowski, mówiła z powagą. Chcę panu wytłumaczyć, po co właściwie wezwałam go do Wiednia. Męczyła mnie niepewność, czy matka, która dotąd nie zapomniała o panu, może również liczyć na pańskie przywiązanie. Dałam się, że po powrocie do kraju wykreślił ją pan z pamięci. Warszawa ma przecież tyle atrakcji. Usprawiedliwiłabym nawet Gdyby pan zapomniał o przygodzie miłosnej w Berlinie. Nasza rozmowa przekonała mnie, że tak nie jest. Również obalił pan i moją teorię o miłości. Sądziłam zawsze, że miłość może istnieć między ludźmi, którzy się bliżej nie znają. Wzajemne poznanie jest końcem miłości. Panno Eriko z takimi przekonaniami nie wstępuje się w życie. Po jej twarzy przebiegł uśmiech goryczy. Zna Pan chyba smutną historię ostatnich lat, mówiła rozgoryczona. Tam w tej berlińskiej willi na Grunewaldzie żyłam pod terrorem ojca. Każdy promień wesołości gasł we mnie na widok jego złego humoru i zgryźliwości. Potem przyszła tragiczna śmierć tego dziwnego człowieka. Wyjechałam do Bauernburgów. Bauernburg to suchy, opryskliwy człowiek, który nigdy, nawet w sprawach rodzinnych, nie kieruje się sercem. Jego żona przejęta jego arystokratycznym pochodzeniem pragnie, by powróciła epoka feudalizmu. Poza oziębłą atmosferą salonu zna tylko kościół. Trudno z nią rozmawiać bez dokładnego czytania almanachu arystokracji niemieckiej. Matylda odrodziła się od rodziców. Zajmują ją bohaterki kinowe, najbardziej nawet demokratycznego pochodzenia i dobroczynne damcingi. W ostatnich czasach dostała na tym tle jakiejś dziwnej manii. Zaczęła się śmiać Ala Gloria Swanson, studiowała godzinami ruchy Lili Putti lub uwodzicielskie spojrzenie Lili Damity. Oczywiście Matylda po przyjeździe do Wiednia dobrała sobie odpowiednie towarzystwo. W naszym salonie mógł pan spotkać młodych ludzi, którzy najmniej dziesięć godzin dziennie spędzali na dancingach. Po przyjściu do domu ćwiczyli dalej krokiż i my. Black Wystarczyło przesłuchać się ich rozmowie. Najbardziej aktualnym tematem były rekordy taneczne Wiednia, potem wiadomości filmowe, wyuczone na pamięć z tygodników francuskich i angielskich. Rzadko mówiono o sporcie już jako o sprawie mało emocjonującej. Ruchami, fryzurą i krojem smokinga przypominali mi zalotne kobiety. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że karminują usta, czernią brwi i rzęsy. Wilmowski w porównaniu z innymi był, oczywiście, szczytem wytworności, elegancji, nawet rozumu. Po pewnym czasie wycofałam się z salonów Matyldy. Oczywiście, musiałam za to wysłuchać dużo cierpkich słów i uwag. Teraz nie dziwi pana, że tak wielkie zmiany zaszły w moim usposobieniu. Tu dopiero w królestwie Aringmanna przychodzę do siebie. Ale opowiadam Panu o sobie. Temat niewątpliwie mało interesujący. Przeciwnie, Panno Eriko, przejścia Pani nie są mi obojętne. Dwa lata spędzone razem w Berlinie związały nas przecież nićmi przyjaźni. Przyjaźni, powtórzyła, błądząc gdzieś daleko myślami. Nie widzę jednak powodu, który zmuszałby Panią do pozostania w domu Bauernburgów. Niestety, w tej chwili nie mam innego wyjścia. Może pani zamieszkać w Wiedniu w jakimś pensjonacie. Wziętoby to za dowód mojej ekscentryczności. Muszę czekać, aż matka opuści sanatorium. Wtedy pożegnam Bawernburgów. Nie chcę wpływać na pani decyzję. Przypuszczam jednak, że nawet bez towarzystwa Bauernburgów w tej willi na Praußkaasse można nabawić się ciężkiej choroby nerwów. Chociaż mieszka pani w przybudówce, to jednak mury domu mają tyle smutku, że promieniują one na całą ulicę. A potem te niesamowite historie, o których ludzie opowiadają. Te pająki te fich. Ostatnie słowa uderzyły Ferikę jak grom. Bezwiednie chwyciła go za rękę, jakby szukając pomocy. Raszczyc nie rozumiał powodu przerażenia. Rico mówił tonem perswazji. Niech pani uspokoi się. Nie wiedziałem, że poruszam jakiś przykry temat. Pająki, szeptała przez gardło, ściśnięte kurczem przerażenia. Więc pan wie, więc pan. Zdenerwowanie jej rosło aż do granic histerycznego strachu. Palcami wała kępki mchu. Jakby z nich chciała uczynić zasłonę dla jakiejś wizji. Obłędny ręk dziewczyny zaniepokoił go. Chwycił jej zimne ręce i przytulił do swej twarzy. Riko, błagał, niech pani wybaczy. Popełniłem straszliwy nietakt. Jak mogłem podniecać pani egzaltację opowiadaniem o jakichś głupich pająkach, o których słyszałem z ust służącego? Hansa? Ależ nie. Służącego hotelowego. Prymitywny umysł Węgra stworzył legendę. Ale pan ich nie widział. Pan chyba nie wierzy. Pytała tak natarczywie, jakby sust jego miała usłyszeć wyrok. Nigdy nie wierzyłem. Służący hotelowy stara się zabawić gościa, aby dostać suty na piwek. Doprawdy, że gorzkie czynię sobie wyrzuty, iż tak panią przeraziłem głupim zabobonem. Tłumaczył skwapliwie, podkreślając nonsens i niedorzeczność opowiadania służącego. Wreszcie osiągnął to, iż wyraz strachu zgasł w jej oczach. Była jednak bardzo wyczerpana i jakby osłabiona wybuchem. Oparła głowę o poszycie mchu, piersi jej wznosiła się pod naciskiem nierównego oddechu. Raszczyc starał się nawiązać poprzednią rozmowę. Rwała się jednak co chwila. Myśli Eriki błądziły gdzie indziej. Patrzyła w niebo, jakby stamtąd czekała na jakieś potrzepty. Dopiero po długiej chwili kłopotliwego milczenia rzuciła oderwane słowa. Wyjadę stąd. Dokąd? Do Włoch, do matki. A ja? I pan ze mną. Uszczęśliwiony zaczął całować jej ręce jakby oszalał z radości. Ale ten wybuch radości nie cieszył jej. Przyjmowała wszystko tak obojętnie, jakby znużenie i wyczerpanie było silniejsze od jego radości, jakby nie jej należała się wdzięczność. Okropny romantyk z pana, powiedziała wreszcie z wyrzutem: Zaczynam żałować, że nie mnie obdarza pan tak wielką miłością. Podniosła się zręcznie z miękkiej falimchu. Ale teraz dość tej rozmowy, chodźmy dalej. Pokażę panu miejsce, skąd roztacza się wspaniały widok na okolice. Minęli z rąb leśny i zaczęli wspinać się ku górze. Śliskie, splątane korzenie utrudniały im drogę. Andrzej podał jej rękę. Po godzinie wydostali się na szczyt góry. Roztaczał się stąd wspaniały widok. U ich nóg szumiały teraz korony drzew. W dole. Na jednostajnej plamie zieleni odcinały się, jak białe pudełka, domki pobliskiej wsi, a daleko na horyzoncie mury Korneuburgu. Andrzej był zachwycony. Długą chwilę stał oczarowany pięknym pejzażem. W duszy pani tkwi jednak dużo poczucia piękna, jeśli ukochała pani ten zakątek. Nie wyobrażałem sobie, że lubi pani rozmawiać z przyrodą. Z zadowoleniem przyjęła komplement. Gdy skończy się trans, pańskiego zachwytu, musimy wracać, upomniała. Stary Ringman zapewne się niecierpliwi. Staruszek już dawno przygotował dla nas śniadanie. Wracali inną drogą. Rika prowadziła ścieżką, która biegła w kierunku gościńca. Nowa droga była łatwiejsza, ale mniej malownicza. Gdy znaleźli się w leśniczówce, stary zaczął nie na żarty gderać. Musieli wysłuchać gorzkich wyrzutów. Rika potrafiła jednak rozbroić starego i odpędzić zły humor. Usprawiedliwiała się tonem dziecka. Niech już pan nie gniewa się, ringmanku. Chciałam pokazać dokładnie pańskie królestwo. Przecież nie może się pan tym oburzać. Byliśmy na Engelbergu. Mój towarzysz był zachwycony. W żaden sposób nie chciał stamtąd wracać. W pokoju leśniczówki zastali stół zasłany białym obrusem. Żona leśniczego przyniosła śniadanie. Długi spacer podziałał doskonale na apetyt Riki i Andrzeja. Niebieskie oczy leśniczego śmiały się też pobłażliwie na widok szybko znikającej jajecznicy i góry chleba z masłem. Stary urozmaicał im śniadanie. Opowiadał rozmaite anegdoty z polowań, niesamowite przygody byłego cesarza austriackiego, który był zapalonym i myśliwym. Andrzej nie pozostał dłużnym. Opowiadał znów o kniejach polskich, w których głębi można zetknąć się z niedźwiedziem. Stary słuchał z ciekawością, potem jednak zauważył: Nie musi pan być zamiłowanym myśliwym. Przeciwnie, bardzo lubię polowanie. Gdy byłem czternastoletnim chłopcem ojciec zabierał mnie już z sobą do lasu. Wtedy już umiałem obchodzić się ze strzelbą. Na myśliwego za mało pan jednak kłamie, śmiał się stary. Myśliwy bez blagi, to jak strzelba bez naboj. Upłynęła godzina. Pożegnali starego, obiecując solennie powrót w ciągu najbliższych dni. Wingman odprowadził ich do drzwiczek automobilu. W drodze powrotnej Jerika straciła chęć popisywania się karkołomną jazdą. Prowadziła wóz z takim spokojem i powagą, jak stary, ostrożny szofer. Jeszcze jeden punkt w olbrzymiej skali jej temperamentu i humoru pomyślał Andrzej. Gdy przyjechali do Wiednia, upał i duszność dały im się we znaki. Nagrzane słońcem domy wydzielały nieznośny żar. Szkoda, że nie zostaliśmy dłużej w tej wsi pod Korneuburgiem. Tu rzeczywiście można się roztopić, zauważył raszczyc ocierając pot z czoła. Łaźnia. Widzę, że zadowolony pan z wycieczki, którą nazwał baron Wilmowski szaleństwem. Przekonał się pan teraz, jak łatwo ten człowiek rozsiewa plotki. Powinien mu pan to wytknąć. Brama w pałacu na Prauskasse była zamknięta. Musieli klaksonem sygnalizować powrót, zanim Hans przyczłapał w pantoflach i umożliwił im wjazd. Nie zapraszamy pana na obiad, usprawiedliwiała się Erika najpierw dlatego, że przy obecnym trybie życia nie mogę pochwalić się dobrą kuchnią, a potem po forsownym spacerze na Engelberg czuję się zmęczona. Pożegnali się jak przyjaciele. Andrzej powrócił do hotelu. Skwarjaki panował. Nurzył go i nie uspasabiał do dalszej wędrówki po mieście. Postanowił zrezygnować z obiadu i przespać się aż do wieczora. Ułożył się na Otomanie, sen jednak nie nadchodził. Męczyło go pytanie dlaczego Erika tak nagle zmieniła plany i wybiera się do Włoch? Po godzinie bezskutecznych prób rozwiązania tej zagadki zasnął. W snach zaczęły go męczyć jakieś gorączkowe majaki. Widział Louise i Erikę splecione w uścisku trwogi. Obie kobiety otaczał łańcuch olbrzymich, kosmatych pająków, wspimał się po ich sukniach, starał się dostać do twarzy. Rika wzywała jego pomocy, ale on siedział bezwładny w fotelu i w żaden sposób nie mógł im przyjść z pomocą. Rozdział czwarty Kabaret ciotki klo. Sale restauracji i sachera wypełnione były po brzegi wytworną publicznością. Brązowe kandylabry w kształcie murzynów z pochodniami rzucały strumienie elektrycznego światła na białe obrusy stołów uginających się pod ciężarem bogatej zastawy i żywych kwiatów. Tu skupiało się nocne życie beztroskliwego Wiednia. Pod zielonymi wachlarzami palm mieniły się brokaty sukien kobiecych. Odsłaniając nagie plecy i ramiona pięknych właścicielek, od jaskrawych kolorów jedwabi odcinały się ciemną plamą fraki i smokingi mężczyzn. Dyskretne tony ukrytej orkiestry tłumiły odgłosy rozmowy i trzasko otwieranych flaszek szampana. Elektryczne wentylatory pracowały zawzięcie, by utrzymać na sali chłodną temperaturę. W przejściu do dużej sali stał baron Wilmowski i przez szybkę swego monokla kontrolował stoliki, jakby szukał kogoś ze znajomych. Od czasu do czasu składał ukłon, na który w odpowiedzi otrzymywał skłonienie złotego turbanu i powłóczyste spojrzenie podmalowanych oczu. Smoking barona, mimo pomysłowości i krawca, rozpaczliwie podkreślał chudą sylwetkę właściciela. W klapie tkwiła gałązka niemodnej tuberozy. Jakieś dwie strojne kokoty starały się zwrócić uwagę Wilmowskiego. Oczami zapraszały do stolika, ale baron obojętnie prześlizgnął się oczami po ich wyzywająco odsłoniętych plecach i skierował się do lóż. Ten chyba nigdy nie posiwieje, szepnęła jedna z nich urażona obojętnością starego arystokraty. Przecież fryzjerzy wiedeńscy nie przestali wyrabiać farby na włosy, rzuciła druga z przekąsem. Ważniejsze to, że ma dużo pieniędzy, nie jego zasługa, odcięła ruda piękność. Tym lepiej. Pieniądze odziedziczone więcej warte od zarobionych. Dlaczego? Całkiem proste. Ludzie, którzy nic nie robią, tylko dziedziczą fortuny, mają o wiele lepsze nazwisko i pozycje od dorobkiewiczów. Mnie wszystko jedno, z czyjej kieszeni biorę pieniądze. Banknot w kieszeni Wilmowskiego jest tyle samo wart co z kieszeni Majera. Oczy Wilmowskiego zatrzymały się nagle na odosobnionej nieco loży obitej purpurowym jedwabiem. W głębi siedziała baronówna Erika Teitelberg z Raszczycem. Obydwoje rozmawiali z wielkim ożywieniem. Srebrny brokat obciskał zgrabną figurę Eriki. Z turbanu spływały olbrzymie pióra czarnych rajskich ptaków, podkreślając drobny owal jej bladej twarzyczki. Nagie plecy i ramiona raziły nieco dziewczęcą szczupłością. Nie obawia się pani, że urządzę scenę zazdrości żartował Wilmowski, całując na powitanie rękę Riki. Jeszcze nie ma pan powodu do zazdrości, odpowiedziała śmiejąc się. Dotychczas jestem panu wierna. Oczywiście. Nie wiem, czy wytrwam. W każdym razie w tym przepełnionym ludźmi lokalu trudno sprzeniewierzyć się. Zresztą pan Raszczyc ma tak mało zdolności uwodzicielskich. Mniej ode mnie? spytał Wilmowski, szczerząc porcelanowe zęby. Bezwarunkowo, a szczególnie wtedy, jeśli stanie pan przede mną bez tej gałązki tuberozy. Zapach tego kwiatu na pewno mnie nie odurzy, a tylko przyprawi o ból głowy. Wy, kobiety, straciłyście zupełnie poczucie piękna i zdolność dobierania kwiatów i perfum, tłumaczył urażony Wilmowski. Zapach tuberozy radzi was i przyprawia o migrenę, a podobają wam się perfumy, które nie mają w swym zapachu czaru kwiatów, tylko podniecają, drażnią i niepokoją. Dawniej kobiety drażniły was obfitością swoich wdzięków, dziś przy modnej figurze, przy takim nic pod jedwabiem straciłyśmy broń zaczepną. Musimy więc ratować się perfumami Mitsuko Guerlaina czy co tym, i obojętne nam, czy perfumy te robi się z kwiatów, czy z wygotowanego juktu. Wilmowski z żalem wyjął tuberozę z klapy smokinga. To ubawiło Erikę. Ach, co za wspaniały materiał na pantoflarza, śmiała się. Nie przypuszczałam, że baron jest tak czarująco posłuszny, biblijny mąż. Kpiny podrażniły Wilmowskiego. Z pasją rzucił kwiat do niklowego wiaderka z winem. Andrzej starał się wynagrodzić baronowi przykrość i zaczął go pocieszać. A jednak panna Rika, mimo swej dokuczliwości, obdarza pana wielką sympatią. Przed przyjściem do Sachera kazała mi telefonicznie zaprosić barona. Niestety, nie było pana ani w domu, ani w klubie. Ominęły też pana atrakcje w Apollo. Byliście tam? Byliśmy, tłumaczyła Erika z niechęcią, nudy były straszliwe. W połowie programu wyciągnęłam pana Raszczyca. Teraz jedyny ratunek w baronie, jeśli pan nie urozmaici nam wieczoru, to jasne. Jestem jak zawsze do dyspozycji pani. Musi nas pan zaprowadzić do jakiegoś kabaretu, ale domyśla się pan o jakim mówię. Coś w rodzaju tej zielonej brzmi, gdzie oświadczyłam się panu. Doskonal. Będzie coś znacznie lepszego, mówił Wilmowski zadowolony, że może się czymś przysłużyć. Trzeba jednak zachować niesłychaną ostrożność. Gdzie to jest? Bardzo daleko. Na favorit ten, w dziesiątej dzielnicy za mostem kolejowym. Kabaret ten prowadzi znana dawniej z piękności kokota ciotka Klo. Ta umiała zawsze urządzać atrakcje. Przekona się pani. Jaka to jaskinia rozpusty. Przerwała Erika, chcąc znowu podrażnić nieszczęśliwą ofiarę swoich humorów. Sięgnęła do torebki. Wyjęła gruby plik banknotów dolarowych i podsunęła je Wilmowskiemu. Dziś ja pokrywam wydatki szalonej nocy. Baron w moim imieniu będzie wypłacał, mówiła z miną rozbawionego chłopca, który zamierza rzucić się w rozkoszne fale nocnego życia miasta. Ależ, pan Noeriko, nie zgodzę się na to nigdy, protestował Wilmowski, odsuwając pieniądze. W takim razie muszę z żalem zrezygnować z dalszej zabawy, pożegnać pana i wrócić do domu. Onegdaj pokrywał pan wydatki wspólnej zabawy. Nie mogę ciągle zadłużać się, nie mając pewności, czy zdołam odpowiednio spłacić dług wdzięczności. Andrzej wtrącił swoją uwagę. Mnie w każdym razie wyłączą państwo ze swoich rachunków. W przeciwnym razie musiałbym i ja wracać do swego hotelu. Co wcale mi się nie uśmiecha. Sprzeciwiam się. Musi pan podporządkować się mojej woli, przerwała, marszcząc wąskie łuki brwi. Podporządkowałem się już w połowie, obiecując pani towarzyszyć na faworyt ten. Nie znoszę połowicznego spełniania moich próśb. A więc wycofuję się na całej linii. Stanowczo. Stanowczo. Przygryzła usta, spojrzała z niechęcią na raszczyca. Pan jest jednak uparty, rzuciła gniewnie. Nie mamy wzajemnie sobie nic do wyrzucenia. Odciął wesoło Andrzej i nalał służnie musujące wino w kryształowe kielichy. Teraz proponuję wypić ten kielich na cześć zgody i dzisiejszej zabawy. Duszkiem wypiła kielich zimnego szampana. Unikała już dalszych starć. Zmieniła taktykę i stała się nagle miła i uprzejma. Wilmowski był jej za to nieskończenie wdzięczny. Starał się być dowcipny, by utrzymać ją dalej w dobrym humorze. Gdy sale restauracyjne zaczęły przerzedzać się nieco, Wilmowski skinął na boja restauracyjnego i polecił mu wezwać taksy. Za kilka minut znaleźli się na ulicy. Wiedeń o tej porze pulsował pełnym tętnem życia nocnego. Gdy wsiedli do samochodu, szofer zatoczył pętlę koło gmachu opery i wjechał w Wiener Hauptstrasse. Po upływie dziesięciu minut znaleźli się w dziesiątym obwodzie, zamieszkanym przeważnie przez robotników. W pierwszorzędnym jednak miejscu, pański kabaret nie znajduje się żartowała Erika. Samochód zatrzymał się u wylotu jakiejś przecznicy. Wilmowski polecił towarzystwu wysiąść. Szli kilkadziesiąt kroków piechotą. Obawiam się jednak, ostrzegał baron, abyśmy nie naprowadzili policji na ślad ciotki Klo. Sensacja w gazetach byłaby pierwszorzędna. Przyłapaliby na gorącym uczynku zbyt kłopotliwą zwierzynę. Nie ma pani nawet wyobrażenia, ile wysoko postawionych ludzi w naszej republice stało się stałymi odbiorcami rozkoszy w tych salonach. Wilmowski zadzwonił do bramy niepozornego domu. Po długiej chwili otworzył zaspany stróż. Weszli do ciemnego wnętrza. Panował tu nieznośny zaduch właściwy zbyt silnie zaludnionym domom. Baron śmiało kierował się przez skąpo oświetlony korytarz i zaprowadził towarzystwo przez podwórze do oficyn. W końcu zastukał kilkakrotnie palcem w drzwi parterowego mieszkania. Odpowiedziała zupełna cisza. Czy nie fiasko, panie baronie? zakpiła Erika. Przez twarz Wilmowskiego przebiegł tajemniczy uśmiech, palcem uczynił znak milczenia. Powtórzył znowu pukanie. Teraz usłyszeli przez drzwi jakiś cienki kobiecy głos, który pytał o powód tak późnego dobijania. Wilmowski wymienił kilka tajemniczych słów. Drzwi się otworzyły. Andrzej i Erika zaskoczeni byli widokiem wnętrza mieszkania. W jasno oświetlonym przedpokoju rozpostarte były puszyste dywany. Na wieszakach wisiały wytworne płaszcze wieczorowe kobiet i cylindry mężczyzn. Olbrzymie kryształowe lustra odbijały kilkakrotnie sylwetki wchodzących. Z drzwi dochodziły tłumione dźwięki jazzbandu. Tylko jakiś dziwnie tkliwy i niepokojący zapach unosił się w powietrzu. Rika czuła, że ckliwa woni przyprawia ją o niemiły zawrót głowy i niepokój w organizmie. Co to jest? zapytała z lękiem Andrzeja. Raszczyc się uśmiechnął, nachylił się do jej ucha i szepnął. Baron przyprowadził nas do jakiejś palarni opium. Najwyraźniej czuje dym palonego narkotyku. Wilmowski poprosił pokojówkę, by wezwała właścicielkę lokalu. Za chwilę ukazała się w drzwiach ciotka Klo. Była to wysoka i niezwykle otyła kobieta. Na jej gołych ramionach i szyi pokłady tłuszczu zginały się w głębokie obręcze. Ubrana była w suknię balową niesłychanie krzykliwego koloru. Tłuste jak wałki, ramiona opięte były kosztownymi bransoletami. Cała postać miała w sobie coś odpychającego. Ciotka Klo na widok Wilmowskiego wpadła w znakomity humor. — A, przecież baron nie zapomniał o mnie — skrzeczała z fatalną kokieterią. W oczach starej zagrały ognie skrywanego fałszu i obłudy. — Nie tylko nie zapomniałem o kochanej ciotce — mówił Wilmowski — ale nawet sprowadziłem tu miłe towarzystwo. Ciotka Klo obrzuciła nowych gości nieufnym spojrzeniem. Rika czuła, że ta żywa góra tłuszczu ocenia wartość jej płaszcza wieczorowego i klejnotów. Sąd musiał jednak wypaść doskonale, bo ciotka uśmiechnęła się przyjaźnie do nowych gości. Najpierw muszą państwo wpłacić wpisowe do mego klubu, szeptała z szerokim uśmiechem na twarzy. Chętnie zapłacimy wpisowe, ale niestałych członków rzucił Andrzej, wydobywając z kieszeni portfel. Ile wynosi składka? Dwieście szylingów od całego towarzystwa, cedziła Stara, Chcąc kokieteryjnym tonem głosu zatrzeć wrażenie słonej ceny. Andrzej wypłacił żądaną sumę. Pokojówka pomogła im zdjąć wierzchnie okrycie. Teraz stanęły przed nimi otworem salony ciotki klo. Wprowadzono ich do olbrzymiego, skąpo oświetlonego pokoju, który cały zasłany był dywanami. W kątach, obok nakrytych stolików, stały głębokie, wygodne fotele. Na środku pokoju było wolne miejsce z lustrzaną podłogą Jakby zaimprowizowana scenka Doskonale państwo trafili, tłumaczyła gospodyni Za kilka minut zaczynamy program Najpierw muszę państwo zobaczyć produkcje taneczne Dużo w nich artyzmu Do palarni zawsze czas I tak wszystkie kabiny obecnie zajęte Oczywiście, każę zamrozić flaszkę francuskiego wina Niestety wełówek likot skończył się, mamy jednak doskonałego mumyma. Srebrnym proszkiem mogę również służyć. Raszczyc godził się na wszystko, byleby tylko pozbyć się niemiłej kobiety. Gdy stara oddaliła się, Andrzej zaczął ciekawie rozglądać się po zbytkownie urządzonej sali. Wkrótce wzrok jego przyzwyczaił się do słabego światła. Zauważył. Że żarówki rozmyślnie przysłonięte są pomarańczowym abażurem, aby zapewnić wzajemną dyskrecję gościom tego lokalu. W mrocznych kątach sali siedziały jakieś postacie w półleżącej pozycji. Tkwił w nich dziwny bezwład. Siedzieli w głębokich fotelach, jak woskowe manekiny. Sufit sali udrapowany był jedwabną materią, okna zaś przysłonięte grubymi kotarami. W atmosferze lokalu panował pozorny spokój i niezdrowy stan oczekiwania na jakąś podnietę. Sprawiał to zapach perfum i słodki deimopium, który przedostawał się tutaj i dawał się we znaki bardziej niż w przedpokoju. Za chwilę służąca postawiła na stole niklowy kubeł z mrożonym winem szampańskim. Na tacy, obok kieliszków, ustawione było małe srebrne pudełko wypełnione białym proszkiem. – Do czego ten cukier służy? – spytał Andrzej rozmyślnie, chcąc wybadać doświadczenie Eriki. – Rozbrajająca jest pańska naiwność – szepnęła. – Przecież to nie jest cukier, tylko kokaina. – Wsypuje się ją do wina? – powstrzymała pobłażliwy uśmiech wobec tak rażącego braku doświadczenia. – Ależ, to się wącha. Niech pan weźmie tę malutką łyżeczkę. Która leży obok pudełka i nasypnie trochę proszku na rękę. Potem proszek należy wdychać nosem. Po co miałbym stosować ten niemiły zabieg? Kokaina podnieca bardziej od szampana. Dziękuję, ale dosyć jestem podniecony nastrojem, jaki tu panuje. Wzruszyła ramionami na znak, że nie zamyśla go dalej uświadamiać. Tymczasem na zaimprowizowaną scenkę wyszedł młody człowiek w smokingu z silnie podmalowanymi oczami. Przez wykarminowane usta rzucał łamaną niemczyzną. Prosimy o uwagę. Zaczynamy program, który jest najwspanialszą atrakcją Wiednia. Zaczyna pan natekko egzotycznym tańcem. Po zapowiedzi, z draperii sufitu spłynęło na środek sali jaskrawe światło reflektora i uderzyło w lustrzaną podłogę. Na scenę wbiegła panna tekko otulona w czarny płaszcz jedwabny. Rozległy się tony jazzandu. Tancerka zrzuciła jedwabną zasłonę. Oprócz opaski na biodrach z czarnych pacjentów, pajety, frędzle u używane w hawciarstwie była zupełnie naga. W świetle reflektorów zaczęła się prężyć, jakby poddawała swe ciało promieniom egzotycznego słońca. Saksofon przewodził jękliwie orkiestrze. Tancerka rytmicznym ruchem przebiegła kilkakrotnie scenę, potem zatrzymała się, wyciągając do publiczności ramiona, jakby spragniona miłości. Mięśnie jej ciała drżały niespokojnie. Panna tekko zdawała się wpadać w trans. Wtedy z mrocznego kąta podbiegł do niej tancerz. Grzegorz przyspieszył tempo. Oddech tancerzy stawał się coraz bardziej niespokojny. Taniec zaczął wreszcie być tak brutalny, że po ciele Andrzeja przebiegł dreszcz oburzenia. Takiej sceny nie widział nawet w kabaretach paryskich. Spojrzał na Rikę. Na bladej twarzy dziewczyny błyszczał rumieniec zawstydzenia i gorączki. Gdy reflektor zgasł, w sali zapanowała cisza, tylko nieruchome figury w fotelach poruszyły się niespokojnie. Młodzieniec w smokingu zapowiedział następny numer programu. Występ jakiejś murzynki, które nieudolnie imitowała ruchy Józefiny Baker. Potem para wschodnich tancerzy odtańczyła znowu jakiś egzotyczny taniec. Andrzej czuł ucisk na mózg. Co chwila podnosił do ust kieliszek szampana, sądząc, że to odsunie niemiłe wrażenie. Spojrzał na Wilmowskiego. Twarz barona przybrała ziemisty kolor, dolna szczęka dogała nerwowo. W kątach ust błyszczała ślina. Widocznie nadużył kokainy. Panno Eriko, wyjdźmy z tej nory, zaproponował Andrzej. Nie sprzeciwiła się. Wyszli, zostawiając Wilmowskiego w sali. W przedpokoju Andrzej wyrównał rachunek. Wyszli na ulicę. Chwilę stali pod bramą, patrząc niezdecydowanie w opustoszałą ulicę. Nie orientuje się, którędy droga prowadzi do miasta, szeptała zalękniona Erika. Nawet dorożki nie ma. Raszczycują ją po tramie i prowadził w kierunku Margareten Girtlu. Ręce dziewczyny były zimne jak lód. Szli tak szybko. Jakby chcieli najdalej uciec od klubu ciotki Klo. Na Girtlu spostrzegli wolne taksi. Andrzej zatrzymał samochód i kazał się odwieźć na prauskassę. Co za ochyda, mówiła Erika w automobilu, otulając się płaszczem, jakby broniła się przed napływem zimna. Nie przypuszczałem, że Wilmowski ośmieli się zaprowadzić panią do takiego lokalu. Był chyba w stanie niepoczytalności. Oburzał się Raszczyc. Gdy wjechali w śródmieście, zaczynało już dnieć. Ze stat parku dochodził świergot budzącego się ptactwa. Chłód wpływał uspokajająco na ich nerwy. Na twarzy Riki gasł powoli gorączkowy rumieniec, oczy traciły niezdrowy blask. Gdy samochód zatrzymał się przed bramą pałacyku na Prauskasse, Andrzej chciał nacisnąć dzwonek. Wstrzymała go gwałtownie za rękę. Niech pan nie dzwoni. Dopiero by się stary Hans zdziwił, gdyby o tej godzinie zobaczył mnie w towarzystwie pana. Przekonany jest, że śpiew najlepszy. W torebce mam klucz. Pomógł jej otworzyć bramę. Weszli do ogrodu. W szarej poświacie budzącego się dnia, zieleń ogrodu wydawała się bardziej ciemna i soczysta. Na trawie i liściach ciążyły krople rozpylonej rosy. Chłód bił od tego morza zieleni i łagodził ich gorączkę po bezsennej nocy. Andrzeja ogarnęła nagle nieprzeparta chęć rzucenia się na szmaragdowy kobierzec. Z radością byłby tulił twarz, ręce, piersi, całe ciało do chłodnej, wilgotnej powierzchni. Szedł jednak milcząco za swoją towarzyszką. Rika skręciła nagle w boczną ścieżkę i weszła w tunel zaniedbanej alei. Kierowała się ku altanie. Płaszcz ześlizgnął się z jej nagich ramion. Odsłonił plecy i wlókł się po wilgotnej ziemi. Nie zauważyła tego. Nie odczuwała nawet chłodu uciekającej nocy. Zatrzymała się obok kamiennej ławki. Andrzej spojrzał na jej ramiona i zauważył, że ciemna skóra Riki przypomina złoty atłas. Musiała wyczuć jego wzrok na sobie, bo nagle odwróciła głowę i spojrzała mu w oczy. W oczach jej grały jakieś dziwne blaski. źrenice ich krzyżowały się ze sobą, jakby zdawały się badać myśli. Nagle Erika zbliżyła twarz do jego twarzy. Czuł jej gorący oddech. Zdawało mu się, że oddech ten zawiera w sobie cały zasłup gorączkowej zmysłowości, który panował u ciotki Klo. Chciał usunąć się, uciekać, ale zdołał tylko przymknąć powieki. W skroniach tętniła mu krew. Nagle ramiona Eriki oplotły spazmatycznie jego szyję, a jej usta wpiły się żarłocznie w jego usta. Zamiast odsunąć ją i uciekać, przycisnął jej smukłe ciało do siebie i w szale zapomnienia gniótł ustami jej szyję i nagie ramiona. Mgła namiętności przysłoniła im oczy zaczęli tracić świadomość. Nagle jakiś przeraźliwy krzyk padł w ciszy ogrodu. Odskoczyli od siebie, jakby odepchnięci nad ludzką siłą. Rika zaczęła uciekać w głąb parku. Andrzej chciał ją zatrzymać, ale jakiś siostry, przejmujący ból w twarzy, paraliżował mu ruchy. Dotknął palcami ust. Były lepkie i wilgotne od świeżej krwi. Widocznie, pod wpływem lęku, przygryzła mu wargę. Szybko wyjął chustkę i przycisnął ją do rany. Potem, oszołomiony, skierował się ku wyjściu. W bramie spojrzał jeszcze raz na pałac. Z okien biła cisza i martwota, tylko w szybach przeglądały się pierwsze promienie wschodzącego słońca. Rozdział 5. Przykra Przykrawizja. Po szeregu upalnych dni rozpoczął się okres długotrwałych deszczów. Nie tylko zieleń ogrodu wpiła chciwie krople wilgoci, ale nawet wyschły asfalty i mury domów. Deszcz wnosił odprężenie w życie Wiednia. Raszczycowi zdawało się, że deszcz wnosi i w jego mózg i duszę ulgę przywraca mu zdolność chłodnego myślenia. Wcześniej rano wybrał się do kawiarni Habsburg. Usiadł przy lustrzanej szybie, skąd doskonale mógł obserwować lśniące od wilgoci chodniki i niekończący się korowód ludzi, którzy pod osłoną parasoli spieszyli do swoich zajęć. Monotonny ruch ulicy usposabiał doskonale do refleksji. Zupełnie jasno uświadamiał sobie, że ostatnie dwa tygodnie spędzone w Wiedniu w towarzystwie Ryki, są jakimś okresem niezdrowego podniecenia. Dziewczyna odkładała termin wyjazdu do Włoch z dnia na dzień. Po pamiętnym wieczorze u ciotki klowodziła go po najrozmaitszych kabaretach, nie cofając się przed najgorszymi spelunkami nocnymi, gdzie gromadzili się wykolejeńcy i wielkomiejskie szumowiny. Wszelkie perswazje podniecały tylko jej upór. Odpowiadała na niescynicznym uśmiechem. Jeśli obawia się pan, to proszę zostawić mnie samą. Oczywiście był bezbronny. Towarzyszył jej do świtu. Pędziła w życie na oślep. Palący pocałunek w parku naprał skazę, który Andrzej czuł dotychczas na ustach. Nie powtórzył się więcej. Ani jednym słowem nie wspominała o tej scenie. Przeciwnie, następnego dnia wprawiła go w niej mały kłopot. Gdy zjawił się wieczorem u niej, spytała go brutalnie w obecności Wilmowskiego. Kto skaleczył pan usta? Milczeniem musiał pokryć kłopotliwe pytanie. Nie zadowoliła się tymi, jakby prowokując go, głośniej powtórzyła pytanie. Zaskoczony obecnością barona, zaczął fantazjować jakąś nieprawdopodobną historię, także Wilmowski natychmiast spostrzegł kłamstwo. W kilka dni później, w jakiejś spelunce podmiejskiej w tylko dzięki swojej równowadze i zimnej krwi zdołał ją wyrwać z rąk pijanych apaszów, którzy usiłowali wyprowadzić ją na kanały Dunaju. Ten przykry wypadek nie odstraszył jej, przeciwnie, wzmógł tylko jej chęć dalszego igrania z niebezpieczeństwem. Po drodze humor jej wyładowywał się w coraz bardziej karkołomnych popisach jazdy automobile. Nieraz zdawało się, że Bugatti wraz z nią przeżywa taki szału. Że wóz z ochotą przemienia się w narzędzie hazardu z życiem. Wtedy, jakby odgadując myśli Andrzeja, pytała: Prawda, że ten wóz ma duszę ludzką? Możliwe. W każdym razie bardzo podobną do duszy pani, odpowiedział, patrząc obojętnie na karkołomne popisy. Ale ten system życia, który prowadził od dwóch tygodni, nużył go już i męczył. Miał już dość nocnych włóczyń, ustawicznych wybuchów jej humoru, nieprzespanych nocy i wycieczek w okolice Kornełburga, które stawały się dla niej jakby ekspiacją po nocnych przygodach. Pod wpływem zmęczenia wspominał z palącą tęsknotą chwile przeżyte z Luizą. Z dziwną wyrazistością przesuwała się wtedy przed jego oczyma twarz kochanki pełna słodyczy i dobroci. Jeszcze jedno uczucie podświadomie wgryzło się w jego duszę, rozpętując w nim lęk i niepokój. Rika swoim wyzywającym zachowaniem starała się podsycić i drażnić jego zmysły. Toalety dziewczyny, jej zbyt swobodne pozy, wprawiały go nieraz w stan gorączkowej namiętności. Całą siłą woli walczył, by nie pozwolić wytrącić się z równowagi widząc to jego opanowanie Rika z tłumioną pasją przygryzała usta w oczach jej czytał wyzwanie a w końcu ironię jaki cel może mieć ta dziewczyna by rozstrajać moje nerwy pytał sam siebie nie mogąc znaleźć odpowiedzi nie wierzył by była w nim zakochana nie podejrzewał by chciała wykorzystać chwilowy stan podniecenia i stać się jego przygodną kochanką o tym zaś, by go chciała skompromitować, równie nie było mowy, skoro Luisa była we Włoszech. Cel tkwił więc gdzie indziej. Fale refleksji zaczęły być tak silne, że pod ich wpływem postanowił dziś jeszcze stanowczo rozmówić się z riką Chciał wyczekać do południa i udać się do pałacu na Prauskasse. Mam już dość tych eskapat, jeśli nie chcę wyjechać, to niech mi poda adres matki. Myślał z wzrastającą stanowczością. Potem polecił kelnerowi, by przyniósł papier listowy. Napisał długi list do Burszczykowskiego. W liście obiecywał przyjacielowi, iż skoro tylko uda mu się definitywnie rozwikłać sprawę Luizy, natychmiast powróci na stałe do Polski, aby raz wreszcie odpocząć po przejściach, jakie zgotowały mu ostatnie lata. Drugi list zaadresował do administratora Sołonek żądając przysłania znaczniejszej sumy pieniędzy. Obydwa listy schował starannie do kieszeni, potem otulił się w nieprzemakalny płaszcz i udał się w kierunku urzędu pocztowego. Mimo iż gęste krople deszczu uderzały go w twarz, szedł powoli, zatrzymując się niemal przed każdą witryną sklepową. Dopiero gdy zegary w mieście uderzyły dwunastą, przyspieszył kroku. Przywołał taksi i kazał się wieść na praw z kasse. Gdy wysiadł przed bramą pałacu, zadzwonił energicznie do bramy. Mijały jednak długie chwile oczekiwania, a nikt nie spieszył z otwarciem. Z coraz większą zaciekłością zaczął naciskać guzik dzwonka. We wnętrzu pałacu panowała jednak niczym niezmącona cisza. Minuty oczekiwania wydały mu się wreszcie tak nieznośne, że chcąc je skrócić, Obserwował krople deszczu, które padały na żelazne pręty bramy, rozpływały się szeroką strugą na ich misternych skrętach, a potem biegały w brudną kałużę uliczną. Gdy stracił zupełnie nadzieję, by mu otwarto, usłyszał nagle uderzenie drewnianych trepów o flizy głównego chodnika. Z pałacu wyszedł Hans pod osłoną staromodnego parasola. Stary oryginał szedł, mrucząc pod nosem jakieś przekleństwa. Gdy zbliżył się na kilka kroków do bramy, wychylił spod parasola głowę przybraną nieśmiertelnym czarnym beretem i nie wykazując chęci otwarcia, spytał opryskliwie. Kto tam wydzwania? Może otworzycie bramę, rzucił Andrzej, tłumiąc gniew. Nie otworzę, bo nikogo nie ma w pałacu. A gdzie panna Erika? Baronówna wyjechała dziś rano do Badenu, do hrabiny Bauernburg. Kiedy wraca do Wiednia? Nie mówiła o tym. Po otrzymaniu takiej informacji odszedł bez słowa i skierował się w kierunku śródmieścia. Szedł szybko, aby stłumić gniew, który ścisnął mu gardło. Nie powiedziała nawet, kiedy przyjedzie, powtarzał słowa Hansa. Nie mogąc zrozumieć przyczyny tak lekceważącego postępowania, skoro o tej godzinie zaprosiła go do siebie. Teraz projekt stanowczej rozmowy seriką prysł za jednym zamachem. Pozostała tylko perspektywa beznadziejnego oczekiwania jej powrotu, albo wyjazd do Badenu i odszukanie Bauernburgów. To drugie wyjście z sytuacji wydało mu się bardziej nęcące od stanu oczekiwania z założonymi rękami. Postanowił zaraz po obiedzie wyjechać do Badenu. Nagle przez mózg jego przeleciała myśl: A gdybym tak skorzystał z nieobecności Riki, i dziś jeszcze dowiedział się, w jakim sanatorium umieszczono Louise? Natychmiast jednak odrzucił ten projekt. Gospodarowanie podczas nieobecności Riki w jej pokoju i przeglądanie korespondencji wydało mu się tak niegodne i nieuczciwe że zaczął gorzkie czynić sobie wymówki, że podobna myśl mogła w jego głowie zaświtać. Zachowałbym się jak zwykły złodziej, myślał upokorzony. Przecież obojętne, czy kradnę pieniądze i klejnoty, czy jakąś inną rzecz, która przedstawia dla mnie wartość, jak adres Luizy. Nagle przypomniał sobie wycieczkę do leśniczówki i przerażenie dziewczyny, gdy bezwiednie wtrącił do rozmowy coś o pająkach. A gdybym tak skorzystał z dzisiejszego wieczoru i odkrył tajemnicę starego Hansa? Nie wątpił bowiem, że stary dozorca inscenizuje w opustoszałym pałacu jakieś nocne obrzędy, które miały na celu odstraszyć mieszkańców nowego skrzydła pałacu od niespodziewanych odwiedzin reszty domu. Wyobrażał sobie wściekłość starego, gdyby tak nagle zdemaskował przyczynę nocnych wrzasków i wędrówek pająków. Wzrok Hansa byłby na pewno jeszcze bardziej piorunujący od tego wejrzenia, jakim go codziennie częstował. Ta myśl wzbudziła w nim dziecinną chęć dokuczenia staremu. Odzyskał dobry humor i w wesołym już nastroju udał się do restauracji Hibnera. Zadowolenie jego było tym większe, że u wejścia do sali spotkał dawnego znajomego Korniłę, z którym łączyły go węzły przyjaźni z czasu wojny. Korniło był teraz urzędnikiem w przedstawicielstwie polskim w Wiedniu. Andrzej zadowolony ze spotkania zjadł razem z Korniłą obiad, potem udali się na czarną kawę do puchera. Korniło znał upodobania Raszczyca i zorganizował w kawiarni partię Brydża. Po upływie kilku godzin gry, gdy ostatni Robert dobiegł końca, Raszczyc wypłacił partnerom drobną wygraną, pożegnał towarzystwo i wyszedł na ulicę. Owionęło go chłodne powietrze sierpniowego wieczoru. Deszcz ustał zupełnie. Na czarnym tle nieba pełgały gwiazdy, wróżąc pogodę. Pod wpływem pogodnego wieczoru wracała mu energia. Szedł wzdłuż grabenu. Zatrzymał się na chwilę koło Stock i Meissen, obserwując tłumy spacerujące na Kärtnerstrasse. Po raz pierwszy w Wiedniu jestem sobą, myślał zadowolony ze spędzonego dnia. Towarzystwo Eriki wpływa stanowczo na mnie zbyt podniecająco. Ten tryb jej życia jest nie do zniesienia. Trzy tygodnie poruszałem się jak w malignie. W pokoju hotelowym czuł się jednak skrępowany. Jakby brakło mu przestrzeni i powietrza. Wyjął z walizki książkę, zapalił papierosa i zaczął czytać. Po chwili jednak zauważył, że nie jest w stanie skupić uwagi. Przeczytał jeszcze kilka kartek, nie rozumiejąc zupełnie ich treści. To zaczęło go irytować. O czym ja myślałem przez tych kilkanaście minut, zadawał sobie pytanie. Przyłapał się na tym, że myślał o spotkaniu z przyjacielem w restauracji Hibnera, o przejściach wojennych na froncie bolszewickim. Wreszcie porównał w myślach Rosję bolszewicką do rozwalonego domu, do którego dorabiano legendy. Potem przeskoczył gwałtownie na pałac Teffich. Do licha nie mogę wyjść z obłędnego korowodu, w który wpakowała mnie ta dziewczyna. Rzucił książkę na fotel i zaczął przechadzać się po pokoju. W jego rozpalonej głowie myśli kłębiły się i przeskakiwały gorączkowo z osoby na osobę, ze starego Hansa na Erikę, potem na Wilmowskiego, wreszcie zatrzymały się na starym służącym hotelowym i jego fantastycznej historii o rodzinie Teffich. W końcu obijanie się między ścianami pokoju wydało mu się tak nieznośne, że zgasił światło w pokoju i wyszedł na ulicę. Dlaczego nie zostałem u Puchera? Czynił sobie w duszy gorzkie wyrzuty. Skierował się znowu na Kochelmarkt, ale minął rzęsiście oświetlone szyby kawiarni puchera i wszedł do burgu. Potem jak automat skierował się na kasse. W miarę zbliżania się do pałacu zaczął czynić sobie wyrzuty. Zapytywał sam siebie, po co właściwie spieszy do tej wili, skoro Erika wyjechała do Badenu. Ale wewnętrzny pęd był silniejszy od wszelkich skrupułów. Podszedł do żelaznej bramy. Spojrzał do wnętrza ogrodu. Panowała w nim cisza przerywana tylko poszumem drzew i skrzypem starych konarów, poruszanych wiatrem. Przez gąszcz zieleni widział fragmenty starej rudery. Światła w pałacu były pogaszone. Okrążył ogród. Żelazne sztachety zaprowadziły go w boczną, bezludną uliczkę. Czarny tunel tej ulicy oświetlony był mdłym światłem latarni. Coś ciągnęło go w ciemną przestrzeń. Zaledwie uczynił kilkanaście kroków, spostrzegł w przeżartych hardzą sztachetach wąską szczelinę, przez którą wypychały się gałęzie zbyt rozrośniętego krzewu. Szczelina zaczęła go hipnotyzować. Całą siłą woli chciał wrócić w jasno oświetloną prauskassę, ale coś uwięziło jego nogi. Spojrzał raz jeszcze w głąb uliczki, była pusta. Wtedy, nie namyślając się ani chwili, przesunął się przez szczelinę i wszedł do ogrodu. Wilgotne liście krzewu dotknęły go jak zimne, upiorne ręce. To jednak nie powstrzymało jego pragnienia wędrówki. Zręcznie rozchylił gałęzie i wszedł w kobierzec mokrej trawy. Bez szelestu skierował się ku głównemu wejściu starej rudery. Nacisnął klamkę u drzwi wejściowych. Drzwi były otwarte. Zastanowiło go to bardzo, wiedział bowiem, że Hans nawet w dzień starannie drzwi zamyka. Z głębi korytarza uderzyła go woń chlizny i dawno niewietrzonego mieszkania. Po co właściwie idę, pytał sam siebie. Wreszcie dotknął ręką ściany. Wiedział, że ściana doprowadzi go do klatki schodowej. Wstrzymując oddech, posuwał się coraz dalej w głąb ciemnego korytarza. Doszedł wreszcie do miejsca, w którym zapylone okno rzucało blady snop światła. W tej skąpej poświacie spostrzegł wyszczerbione schody. Szczerzyły ku niemu stopnie jak spróchniałe zęby. Ostrożnie postawił nogę na pierwszej marmurowej płycie. Wspinał się w ten sposób aż do podestu pierwszego piętra. Cisza, jaka panowała w pałacu, zaczęła nieznośnie dzwonić mu w uszach spostrzegł błyszczącą klamkę, która tkwiła w drzwiach prowadzących do pokojów. Wszedł do zbrojowni. Po rozwieszana po ścianach broni żelazne zbroje wywołały niesamowite wrażenie. Zdawało mu się, że zbroje ożyją i zdławią go w swoich żelaznych uściskach. Chwila lęku trwała jednak bardzo krótko. Pod nogami wyczuł wreszcie puszysty dywan. Cicho jak duch przesunął się do następnej sali, w której po raz pierwszy spotkał się z Riką. Minął i tę salę, zatrzymując się na chwilę tylko przed smutnym obrazem jesieni, który stworzył mózg obłąkanej Teffi. W bladym świetle nocy obraz tętknął jeszcze większym smutkiem i rozpaczą. Celem, do którego dążył, były zakratowane okna po lewej stronie pałacu. Wiedział, że poza tymi oknami kryje się główna tajemnica starej rudery i jej oryginalnego dozorcy. W jednej chwili ułożył plan przeprawy, gdy przejdzie przez główną amfiladę pokoi. Musi dojść do jakiegoś korytarza, który przeprowadzi go przez boczne pokoje po lewej stronie pałacu. Obawiał się tylko, by po drodze nie zetknąć się oko w oko ze starym Hansem, który o tej godzinie na pewno odbywał wędrówkę po pokojach. Uspokoiły go jednak gęsto porozstawiane meble, za którymi mógł znaleźć bezpieczne schronienie. Nagle znieruchomiał. Do jego uszu doleciał głos przyciszonej rozmowy. Głos pochodził z sąsiedniej, nieoświetlonej sali. Wstrzymał oddech, aby złowić choć jedno słowo rozmowy. Niestety, słowa więzły w nieakustycznych ścianach. Teraz bał się poruszyć, by nie zdradzić swej obecności. Dalszą drogę na lewe skrzydło pałacu miał już odciętą. W pierwszej chwili chciał się wycofać i wrócić do ogrodu, ale ciekawość przemogła. Oczami badał, jak wielka przestrzeń dzieli go od progu następnej sali i od rozmawiających. Było najwyżej dziesięć kroków. Należało je przebyć po starych parkietach nieosłoniętych dywanem. Obawiał się, że wyschnięte drewno może skrzypnąć pod naciskiem ciężaru ciała i ostrzec rozmawiających o jego obecności. Eskapada mogła się stać niebezpieczną. Hans bowiem i jego towarzysze przyłapani na gorącym uczynku, gotowi ważyć się na wszystko. Stonu rozmowy starał się obliczyć, ilu też ludzi mogło być w sąsiedniej sali. Nagle usłyszał, że w rozmowę wplutł się głos kobiety. Po ciele raszczyca przeszedł dreszcz. Zdawało mu się, że poznaje głos Luizy. Chciwie wsłuchiwał się w tak dobrze znane mu dźwięki. Słyszał przyspieszone bicie swych tętnic, które wydawało mu się głuchym hukiem wychodzącym z wnętrza jego ciała. Opanował się. Ostrożnie uczynił jeszcze jeden krok naprzód, potem drugi. Krok po kroku przeszedł do progu sąsiedniej sali. Stanął pod osłoną ciężkiej welurowej portiery. Lekko uchylił ją i spojrzał w głąb sali. O kilkanaście kroków od siebie, przed marmurowym kominkiem, zobaczył sylwetki dwóch osób. Na ciemnym tle nocy rysowała się jasna suknia kobiety. Po małych czerwonych światełkach poznał, że oboje palą papierosy. Rozmawiali przyciszonym głosem. Do uszu Andrzeja doleciało tylko kilkakrotnie słowo. Warschał, wypowiedziane w języku niemieckim z wybitnym akcentem pruskim. Nagle światełko jednego papierosa rozżarzyło się silniej. W skąpej czerwonej, po świacie Andrzej zobaczył twarz siedzącego. Poznał go natychmiast. W fotelu siedział tekturowy człowiek. Nie mylił się. Poznał go dokładnie po nieforemnej czaszce, po oczach wpadniętych w głąb głowy i brwiach. Który jak gęsta firanka osłaniały oczodoły. Tak, to był ten sam człowiek, który pozbawił życia doktora Hiwi i który szpiegował go za wzięcie w Warszawie. Tajemniczy człowiek nachylał się ku kobiecie i szeptał do niej jakieś urywane słowa. Ona wybuchała tłumionym śmiechem. Teraz poznał, że to był śmiech Eliki. Co robią ci ludzie w ciemności? Rozmyślał gorączkowo. Nie wątpił. Że ciemność i przyciszony ton rozmowy miały na celu zachowanie w tajemnicy tego spotkania. Nie starał się dłużej podsłuchiwać. Cicho wysunął się z ukrycia i ze zdwojoną ostrożnością cofał się aż do progu zbrojowni. Potem szybko przebiegł przestrzeń dwóch sal i wybiegł na korytarz. Gdy znalazł się w ogrodzie, zdawało mu się, że myśli rozsadzą mu czaszkę. O czym rozmawiali ze sobą ci ludzie? Nie posądzał ich nigdy o jakąś łączność, a może uległ wizji w ścianach tego tajemniczego pałacu? Zdjął kapelusz, starał się ochłodzić rozpalone czoło, rękami przyciskał skronie. Resztką świadomości odszukał w gęstym poszyciu zieleni powrotną drogę, która zaprowadziła go do szczeliny w sztachetach. Wybiegł na prawo z kasce. Potem zamiast skierować się do miasta, biegł jak nieprzytomny w kierunku Harnalsergirtlu. Długa chwila upłynęła, zanim zdołał uporządkować rozgorączkowane myśli. Z całą jaskrawością przesunęły się mu przed oczami obrazy niedawnej przeszłości. Przypomniał sobie pokój szpitalny i ostatnie chwile doktora Chiwi. Widział nitkę krwi która sączyła się z ust jego przyjaciela i wsiąkała w gruby koc szpitalny. Potem jak rozchukane fale uderzyły w niego wspomnienia jego własnych przeżyć. Ani jeden krok jego w Warszawie nie uchodził uwagi szpiegów. A może uległem złudzeniu, pocieszał się. Przecież twarz tego człowieka widziałem tylko w mdłej poświacie papierosa. Tryb życia zaś, który teraz prowadzę, usposabia chyba do halucynacji. A może to był Wilmowski? Ale jaki cel miałaby Rika, by z tym zdezelowanym starcem prowadzić konferencję w ciemnym pokoju? Przypomniał sobie, że tajemniczy człowiek bardzo poufale pochylał się nad dziewczyną. Ton ich rozmowy wskazywał na to, że łączą ich serdeczne stosunki. Wreszcie te otwarte drzwi wejściowe wskazywały, że Rika bez wiedzy Hansa wpuszczała do pałacu kochanka. Sceny te zapewne powtarzały się. Nagle powstało w nim podejrzenie, że natrafił na scenę miłosną. Sprawiło mu to nieznośny ból. Biegł przez ulicę z zaciśniętymi pięściami. Chciał nawet wrócić do pałacu i spojrzeć obojgu w oczy. Postanowił rzucić wprost w oczy Riki gorzkie słowa wymówki. Niech przynajmniej zobaczę, jak jej kochanek wygląda, syknął. Po chwili zastanowienia myśl powrotu wydała mu się śmieszna? Jakim prawem czyniłby jej wyrzuty? Jest wolna, ma prawo rozporządzać sobą Jeśli nawet ma kochanka czy narzeczonego, to nie jest obowiązana tłumaczyć się z tego przed nim? Logika nie przekonała go zupełnie. Na dnie duszy czuł podświadomy żal do Eriki. Bo po co obrała go za towarzysza swych nocnych wypraw? Po co oddawała mu w parku gorące pocałunki? Ośmieszam się tylko takim objawem zazdrości. Rozgniewał się poważnie na siebie. W końcu zaczął analizować swój stosunek do Eriki. Przekonał się, że żadne głębsze uczucie poza zmysłowością nie wiąże go z dziewczyną. Ulegał więc atakom samczej zazdrości. Zapędził się w jakąś nieznaną dzielnicę Wiednia. Szedł tak szybko, że podspływał mu z czoła i osiadał na rzęsach. Otarł go chustką i spokojnym już krokiem zawrócił do miasta.